Witam serdecznie wszystkie raki i zapraszam na prognozę roku 2021. Rok 2020 był dla raków najtrudniejszy, najtrudniejszy w życiu. Taki rok się więcej nie powtórzy, ponieważ konstelacja Saturna i Plutona była w opozycji, tak? Czyli energia, która Cię hamuje, która Cię ogranicza restrykcje, prawa, przepisy. Ale także przeznaczeniowe uwarunkowania hamowały przede wszystkim nie tylko spełnienie Twoje osobiste, spełnienie Twoich marzeń, Twoich życzeń w różnych, w różnych sytuacjach, to się kończy od końca grudnia 2021 i możesz oczekiwać, że rok następny będzie dużo, dużo lepszy, ale też przynosi bardzo ważne wydarzenia i budowanie nowych struktur Twojego istnienia. Saturn bowiem przechodzący do wodnika kolektywnie wchodzi w trudną konstelację w, w, tworząc kwadrat do urana, co będzie wpływać kolektywnie na wszystkich i ma dużą, du, duży wpływ przede wszystkim w miesiącu luty, marzec. Maj, czerwiec, lipiec i grudzień na sytuację w świecie. Bardzo intensywnie przedstawia się początek roku i koniec roku 2021. Saturn jest starym. Saturn jest starymi przepisami, starymi rządami stare restrykcje, stare prawa i przepisy. Uran w znaku byka, który stoi pozytywnie dla Ciebie do roku 2026, to jest nowe, to jest progresja, to jest wolność, to jest niezależność, to jest walka o osobiste spełnienie o wyjścia z ograniczeń wszelkiego rodzaju, czy też praw i przepisów, które nie będą równe dla wszystkich ludzi, które nie dają wolności osobistej i na pewno w świecie. Oczekujemy już masę protestów i innych wydarzeń, które będą w jakimś sensie może miały wpływ na, na, nasze, na nasze życie, ale dla ciebie. Saturn nie będzie już raków ograniczał, to jest pierwsze, a uran stoi w pozytywnym sekstylu czyli w pozytywnym aspekcie nowe możliwości i nowe, nowe szanse. W roku 2021 oczekujemy już tylko czterech zaćmień. Tak? W tym roku, w roku 2020, mieliśmy sześć z ogromną intensywnością, i wcześniej także. Na osi rak ko koziorożec. To się zdarza bardzo rzadko, raz na 6000 lat. To się więcej nie powtórzy, czyli tego już więcej nie przeżyjemy. Mo możesz oczekiwać, że rok będzie bardziej, bardziej yy, sprzyjający nie tylko Tobie, ale także dający, dający Ci wiele możliwości, wiele, wiele szans i na to bym się otworzyła. Pluton pozostaje jeszcze w opozycji. W roku 2021 dla urodzonych 14-15 16. mniej więcej w tym, co oznacza, że życie tych osób będzie przechodziło transformację, będą te osoby wychodziły z uzależnień wszelkiego rodzaju i zamykały tą przeszłość, która jest destruktywna, która, która nie daje możliwości rozwoju i hamuje Ciebie przede wszystkim. Jowisz i Saturn przechodzi, przechodzący do znaku, e, znaku wodnika, już nie ograniczaj, nie ma wpływu na Twoje słońce. Umieszczając się w tym znaku, będziesz razem z Jowiszem i e, Saturnem budował nowe struktury zabezpieczeń o, i formy otrzymywania pieniędzy. Jest to dobry czas na sprawdzenie. E, swoich finansów, uporządkowanie swoich finansów, poprawa radykalna, e, radykalna finansowa, ponieważ Jowisz w ósmym domu to jeszcze pieniądze będą cały czas płynąć przez cały rok 2021, ale z Saturnem zamykasz coś, tak? Jowisz wchodzi najpierw, nowe możliwości, nowe szanse, więcej pieniędzy, <laughs> pojawienie się. Nowych związków, otworzenie się na miłość, na seksualność, nowe formy zarabiania pieniędzy z nowych, z nowych źródeł, ale Saturn zamyka. Saturn zamykał będzie i porządkował relacje, które ci nie sprzyjają, będzie zamykał stare tematy. On tutaj był około 30 lat temu, czyli każdy może sobie przemyśleć, co się wtedy mniej więcej działo. Jodis, planeta szczęścia, planeta ekspansji była 13 lat temu, to także można sobie przemyśleć. Pieniądze od innych, pomoc jakichś osób, nowych osób, nowe relacje, nowe partnerstwa, nowe współprace, nowe kooperacje. Te osoby, które współpracują i kooperują, oznaczałoby współpraca i kooperacja z nowymi z nowymi krajami. Na, na przykład, Saturn w znaku, w znaku kosiaroszcza oznaczałby restrykcje, zakazy, nakazy jakichś starych krajów, a do krajów nowych i współprac nowych zaliczyłabym tutaj kraje nowoczesne, tak, to kto się tym interesuje, na przykład Skandynawię, na przykład Holandię, na przykład Austrię, na przykład Szwajcarię, tak, czyli jako przyszłość, tak, ogólnie mówiąc, kraje nowoczesne czy też kraje, które są na wysokich, na, na, na wysokich poziomach już rozwoju i to bym poleciła. Z Saturnem i Jowiszem bo budujesz nowe struktury, Saturn zamyka, zamyka to, co stare, zamyka relacje, związki, układy, także prywatne, które, których już nie chcesz, które ci do tej pory ograniczały, gdzie było coś nakazane, gdzie było, gdzie było coś zakazane, gdzie były ciągle jakieś restrykcje, z tego będziesz rezygnował, a jowisz przynosi Ci nowe, nowe, nowe kontakty, nowe sposoby zarabiania pieniędzy, więcej. Możliwości więcej pieniędzy, lub też pomyślisz o nowoczesnych sposobach zarabiania pieniędzy. Pieniądze będą płynąć, nie widzę tutaj jakichś ograniczeń, ale także związane jest to ze współpracami z grupami, z nowymi coś zupełnie nowego. Mars, planeta energii, planeta działania, stoi do 6, do 6 stycznia w kwadracie w znaku, w znaku Barana. Razem z tym Marsem, który już 15, 15 listopada 2020 wyrusza w bieg prosty, skupia i kieruje Twój fokus przede wszystkim na drogę powołania. Tutaj do 6 stycznia walczysz nad czymś, nad swoją drogą powołania, albo niektórzy, niektórzy z Was pomyślą o stworzeniu czegoś nowego, czegoś pionierskiego, czegoś innego i zastanowiłabym się do 6 stycznia 2021 właśnie, czy jesteś na swojej drodze powołania. Tu jest, chodzi o Twój status, tutaj chodzi o Twoją karierę. Tutaj chodzi nie o pracę, o robotę, tylko tu, gdzie zarabiasz pieniądze, aby przeżyć, ale czy jesteś na, naprawdę na swojej drodze powołania. Następnie mars e, będzie ustawiał się od 6 stycznia do 4 marca 2021 w pozytywnym e, systylu, tak? czyli nowe możliwości, nowe szanse. Bardzo dobry czas razem z uranem, który do końca roku. 21 gdzieś sprzyja, na pracę z internetem, na propozycję pomoc i protekcję ze strony przyjaciół, na pracę z social mediami. Jeżeli chodzi o internet, o social media, wszelkiego rodzaju, tutaj może się zmieniać i mogą się pojawiać nowe programy, nowe opcje, nowe, nowe możliwości. Ja ze swojej strony polecam zapisanie już moich telefonów, Otworzyłabym się na to nowe, otworzyłabym się na nowe możliwości. Bardzo dobry czas masz na pracę online, na pracę z internetem, na protekcję ze strony przyjaciół, na propozycje ze strony przyjaciół, które także umożliwią Ci zarabianie pieniędzy, jednocześnie więcej siły, więcej zdecydowania, więcej możliwości. Następnie, Mars przechodzi do Twojego znaku, do znaku raka, gdzie będzie dużo siły, dużo ekspresji, dużo mo motywacji. Tutaj będziesz walczył o siebie od 23 kwietnia do 11 czerwca. Bardzo dobry czas i dużo siły na realizację marzeń i życzeń od 29 lipca do 15 września. Tutaj jest super, super miesiąc na naukę, na tworzenie warsztatów, na zdawanie egzaminów, może na tworzenie stron internetowych dalej na pracę online, na wejście w nowe, w nowe kontakty, te osoby, które się uczą, które, które piszą, które przekazują wiedzę, wykorzystałabym to przede wszystkim czyli pracę, tak ogólnie mówiąc, co jest komunikacją. I Mars w Skorpionie w Trygonie, tak? Czyli to będzie na, na najlepsze, najlepsze tygodnie od 30 października do, do, 13, do, 13, do 13 grudnia. Czas na miłość, czas na e, pracę z hobby, e, na nowe, na nowe kreatywne pomysły, seksualność. E, czas dla dzieci lub też e, e, kreowanie swoich życzeń, serca. A jeżeli chodzi o miłość, czy o relacje, czy związki, e, oczekujesz przede wszystkim, jeżeli chodzi o Ciebie, od 14 kwietnia do, 9, do e, 9 maja świetny czas na śluby, na zaręczyny, bardzo dobry czas finansowo, kreowanie nowych pomysłów, pracę z internetem. Pojawienie się miłości ze strony, ze strony przyjaciół. Jakaś osoba tutaj może się pojawić, ale także w, w internecie. Wenus będzie w roku 2021 w biegu wstecznym i tutaj bym uważała, ponieważ będzie w, w opozycji od 22 grudnia 2021. 2021 i przeniesie się to na rok 2022, czyli gdzieś tak koło, koło Wigilii mogą się pojawić jacyś ekspartnerzy. Uwaga, tutaj bym w to nie wchodziła, na to bym także nie liczyła, bo pojawienie się jakichś ekspartnerów, to jest już koniec roku 2022, wcale nie oznacza, że te relacje mogą powrócić, ale że wręcz przeciwnie jest tutaj jakiś temat przepracowania jeszcze czegoś nowego. Uwagę należy zwrócić na Merkurego w biegu retro, w tym, w tym roku, w roku 2021. Merkury, planeta biznesu, planeta interesu, gdy jest w biegu wstecznym, nie należy rozpoczynać coś nowego, jest to czas na poprawę, na korygowania. Będzie Merkury w znakach powietrza, czyli nie wpływa na Twoje słońce, nie stoi też w opozycji, będzie wodników w bliźniaku i w wadze. I należy nic nie rozpoczynać, przede wszystkim czy też wchodzić w jakieś inwestycje, czy ryzykować, czy wchodzić w współpracę i kooperację od 30 stycznia do 21 lutego w znaku, w znaku wodnika. I tutaj jest szczególnie, jeżeli chodzi o otworzenia zabezpieczeń, proszę, proszę tutaj nic nie robić. Pieniądze, pieniądze od innych, dobry czas na zamykanie, na wychodzenie. Z jakichś układów, z jakichś spółek, z jakiejś współpracy, kooperacji, które nie dają ci pieniędzy, które nie dają ci zabezpieczeń. Następnie w bliźniaku od 30 maja do 23 czerwca i w bliźniaku chodzi przede wszystkim o pracę, o, o, o dzień codzienny, przeorganizowanie czegoś i w znaku uwagi tutaj bym uważała 27 .09. do 18 października, ponieważ będzie chodziło o sytuację domu, możliwe jest przede wszystkim jakieś zmiany, czy będziesz się urządzał, czy będziesz coś zmieniał w domu, czy będziesz malował, czy będziesz coś poprawiał, tak? Ale też bym tutaj to przeniosła od 27 .09. do 18 października, tak, czyli przede wszystkim. Przede wszystkim w tym miesiące i czas na zarabianie pieniędzy, na wchodzenie w nowe kontakty, na poznanie jakichś nowych osób i na zarabianie pieniędzy i rozwój kreatywny. To jest przede wszystkim w trygonie. Masz od 15 marca do 4, do 4 kwietnia, będzie znajdował się w znaku, w znaku ryb. Jowisz, który znajduje się w znaku wodnika, w od. Od 20 czerwca do 28 lipca przychodzi do znaku ryb, i później pod koniec roku 21, gdzie w roku 2022 będzie stał w trygonie razem z Neptunem, jest to dla Ciebie najlepszy czas, jeżeli chodzi o realizację swoich, swoich celów życiowych, tworzenie nowych celów życiowych, propozycje zagranicy. Nauka, studia, przeprowadzki, nawet bardzo dalekie przeprowadzki, samo, że tak bym to określiła, rozwój spirytualny. Wykorzystaj tego Jobisza. Tutaj jest w roku 2021 od 14 maja do 20 czerwca, ale od końca roku 2021, przez nas cały rok 2022. Ten Jowisz stoi w trygonie, tak? czyli już zapowiada, że ten rok 2022 sprzyja, będzie ci ogromnie sprzyjał w nauce, w podróżach, w budowaniu celów wyższych, publicystyka, pisanie książek, studiowanie, nauka. Rozwój spirytualny, rozwój, wszystko, co jest związane z tematem prawa, przepisów, reguł. To, to wszystko, kto, kto oczekuje, czy też ma jakieś ba, bardzo ważne sprawy, na przykład urzędowe czy sądowe, załatwiałabym to przede wszystkim od 14 maja do, do, maja do 20 czerwca, bo ten Jobisz stoi dla ciebie w trygonie i później od końca roku 2021, dlatego że przez cały rok 2021, 22 będziesz tutaj fruwał razem z tym razem z tym w, znaku w trygonie e, świetny czas i Pozycja Merkurego, która sprzyja Ci zarabiania, zar zarabianie pieniędzy, jest właśnie od 15 marca do 14 kwietnia, czyli czas na egzaminy, czas na, e, czas na studia, na bardzo dobry czas na wyjazdy, na poznanie jakiejś osoby za granicę, na współpracę i kooperację z zagranicą. Następnie od 19 kwietnia do 4 maja Tutaj jest y, przede wszystkim protekcja ze strony y, i współpracy ze strony przyjaciół, ja, protekcja jakiejś grupy, protekcja jakiejś y, organizacji. Do raka, czyli do twojego znaku. Bardzo dobry czas na biznesy, interesy, zarabianie pieniędzy, 4 maj, 11 czerwiec. I wspanny sykstyl, nowe możliwości, nowe szanse od 11 do 30 sierpnia. Yy. Oraz od 5 do 24 listopada w znaku Skorpiona w trygonie. No, lepiej by być nie może, tak? czyli jest ba bardzo dużo yy, dobrego czasu na zarabianie pieniędzy, na naukę, na rozwój kreatywny, na poznanie i wejścia w nowe, w nowe kontakty. Zaćmienia. Cztery zaćmienia, które, e, trzy zaćmienia, które odbywają się na osi bliźniak-strzelec, nie mają bezpośredniego wpływu na Twoje słońce. Odbywają się 26 maja, 10 czerwca i 4 grudnia. Te sobie omówimy i 19 listopada odbywa się nowy, nowy etap zaćmień na osi byk. Skorpion, które będą w pozytywnym aspekcie przez cały rok 2020 i rozpoczynają się 19 listopada. Czyli miłe niespodzianki, lepszy rok będzie jeszcze lepszy rok 2022. Ale pozostajemy jeszcze w roku 2021. Zaćmienia odbywające się na osi bliźniak strzelec wpływają przede wszystkim z jednej strony. Yy, Zaćmienia w znaku, w znaku bliźniąt wskazują na pracę nad sobą, na pożegnaniu, odchodzeniu od jakichś starych tematów, na pożegnaniu się z przeszłością, na y, pogodzenie się ze, ze, ze sobą samym, na rozwój. Widzę, że będziesz tutaj się bardzo dużo uczył, czegoś nowego. Na, nawet by to wyglądało nie tylko na jakąś naukę czy też naukę online, ale na pracę nad jakimś projektem, nad jakimś biznesem, nad kontaktami, e, nauczeniu się czegoś nowego, co jest związane z wiedzą, tak? czyli przekaz wiedzy, komunikacja, w jaki sposób komunikujesz, ale też praca taka nad sobą, nad odejściu z przeszłością, zamknięcie tej przeszłości, zaćmienie, to zamyka lub też na zrozumieniu jakiegoś etapu Twoich wartości i zrozumieniu może które kontakty, które znajomości w Twoim życiu były ważne. Tak? Czy może, może też jest tak, że wyobrażasz sobie, że jakiś kontakt, jakaś znajomość, jakaś wartość w tym momencie jest najwyższa, tak. Może się okazać, że po tych zaćmieniach zrozumiesz, że to wcale nie jest ważne, a coś zupełnie innego, tak? Czyli takie pogodzenie, pogodzenie się ze samym sobą, zrozumienie od początku swojej przeszłości, kto, dlaczego się w twoim życiu pojawiał, kto miał wartość, kto nie miał w ogóle wartości. Oczywiście, my przez wszystkie kontakty ty miałeś tego, tego Saturna i Obisza cały czas w opozycji, przez kontakty, przez osoby czy też istoty, które pojawiają się w naszym życiu. Poznajemy siebie i te osoby, które pojawiają się w naszym życiu, swoim zachowaniem, swoim traktowaniem nas, tylko pokazują nam, co my mamy zmienić w sobie, z czym my mamy pracować, od czego my mamy odchodzić. Tak? I ta energia nie ma być na. Na innych, ale na nas, na nas samych. Pluton, Pluton w opozycji dla urodzonych od 14 mniej więcej, tak? Czyli druga, druga, druga połowa drugiej dekady i trzecia dekada. Trzecia dekada jeszcze będzie ba, bardzo długo czekać na tę opozycję Plutona. Teraz przede wszystkim daty 14, 15, 16, tak mniej więcej. Jest fokus przede wszystkim na to i ten Pluton stoi w opozycji po to, abyś był pewny siebie, abyś był zdecydowany, abyś polegał na sobie, abyś wiedział, czego chcesz, abyś nie pozwalał na jakąś manipulację, na ograniczenia, ale żył swoją prawdą, stał do siebie, stał do swoich wartości taki, jaki, jaki jesteś, tak? Raki mają może tendencję. Do tego, że pomagają innym, że są dla innych, że opiekują się innymi, a teraz masz zaopiekować się sobą. Zaćmienia od 19 listopada 2021. Węzły karmiczne będą przechodzić na oś PYK. Skorpion, czyli te zaćmienia, które będą się odbywać w byku i w skorpionie od 19 listopada, są w pozytywnym aspekcie. Ze skorpiona są w trygonie. Pozytywne niespodzianki. Pojawienie się nowych relacji, nowe projekty kreatywne, tematy dzieci, praca z dziećmi, z wnukami, spełnianie swoich życzeń, serca, więcej miłości, więcej zabawy, więcej przyjemności, zajęcie się tylko hobby, zajęcie się tymi pasjami, kreatywny rozwój, więcej inspiracji, a zbyka już to 19, 19 listopada, spełnienie jakich życzeń, spełnienie marzeń, nowe marzenia, nowe życzenia. Powodzenie na social mediach, w internecie, ale tu się będzie na pewno bardzo dużo zmieniać kolektywnie dla wszystkich w świecie. Pojawienie się jakiejś osoby z kręgu przyjaciół, miłość ze strony przyjaciół, protekcja ze strony grup, protekcja ze strony social mediów, praca, praca online, nowe relacje, nowa miłość, nowe znajomości. Mam nadzieję, że tutaj niczego, niczego nie przeoczyłam, tak? Ja życzę rakom wspaniałego roku 2021. Dziękuję serdecznie za rok 2020, dziękuję za zaufanie. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, do, do lajkowania, do komentowania. Zapraszam do zapisania sobie mojego numeru telefonu i życzę rakom wspaniałego roku 2021. Dziękuję.